Nie wiem, właśnie to zaraz wymyślimy, dobra? Dobrze. Tylko nie uciekaj, no bo wygląda nie, jakbyś dobrze. Się mnie bała. Absolutnie. Czyli, o, i zobacz, jesteśmy prawie jak równe z równym. To ja będę w ten sposób. A to chyba, że ja ściągnę nie, szpilkę proszę i wtedy będziemy równi. No. Dobrze? Ale nie ten, jak już zrobiłem, powiedziałaś tak, to A, to bez, powiedz tak? B. No. Dobrze, no dobrze, to w takim razie ja to mi się podoba. Budżów. Kocham tę robotę. 13 minut przed teraz nawet jestem niższa. Po co my to wszystko robimy, żeby tutaj tak ładnie było teraz przed nami za chwilkę, państwo zobaczą? To jest informacyjna stacja. No wiem. Błagam ale nie może, prezenter nie może być niższy od prezenterki, tak? No dobrze. Zwłaszcza jak stoją obok siebie. Tak. O, właśnie to wszystko po to robimy, żeby wiek 37 się pojawił. Teraz w kraju najzimniej jest na Dolnym Śląsku minus 2. Tak, na minus 2 na Śląsku, w okolicach Wrocławia. Natomiast najwyższa temperatura w Łodzi, tam 3 stopnie powyżej zera. Dużo chmur, dużo mgieł, widzialność ograniczona, miejscami do 200 metrów. Mhm. Ciśnienie wszędzie niestety spada. I co? Chodź kawałeczek do mapy. O, chodź jeszcze kawałeczek. A jeszcze kawałeczek? Jeszcze? Nie, a chcesz, żebym się schowała całkiem, tak? To jest niezłe. Tak, no wiek 37 w poranku w TVN24, to może pojedźmy na Kasprowy Wierch na przykład, bo tam ślicznie jest teraz, jeśli możemy, panie reżyserze. I mroźno, ponieważ na termometrach mamy tam minus 5 stopni, poranek jest, no niestety, tak? Ciepły, ale pochmurny i deszczowy. Okej. Okay. Ty młodziutka byłaś, jak się zaczynał okrągły stół, nie? Bardzo dziecinko. Młodziutka. Nawet jakbyś podeszła do tego okrągłego stołu, to byś nie widziała, co jest chyba na górze. Chyba bym musiała się wspiąć na paluszkę. O tym, co przyniosła prasa w tamtym okresie, opowiemy państwu za chwilę, a wcześniej zobaczymy, co się dzieje na drogach. Tak to będzie wyglądało mniej więcej. Za sekundkę sytuacja drogowa. Katowice i Toruń, a potem prasa sprzed 20 lat. Życie Warszawy z roku 1989 i jak zawsze wtedy Trybuna Ludu. Proszę koniecznie być z nami.